W terenie powiatu puckiego po raz kolejny startuje Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka to jest ogólnopolski projekt, który jest projektem Stowarzyszenia Wiosna z siedzibą w Krakowie. Również działamy na terenie powiatu puckiego. Naszym celem jest dotarcie do rodzin, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej i zainspirowania ich do tego, aby stali się bohaterami własnego życia. Wolontariusz odwiedza taką rodzinę, następnie przeprowadza z nimi rozmowę. Jak przebiega ta akcja, żeby dotrzeć do tej rodziny potrzebującej? Lider pozyskuje historię rodzin, następnie przekazuje wolontariuszom. Wolontariusze odwiedzają daną rodzinę, podczas którego wolontariusze dowiadują się, jakie są największe potrzeby danej rodziny. A pomagamy rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej, przez nie do końca ze swojej winy. Jeżeli chcielibyśmy zostać takim wolontariuszem, co powinniśmy zrobić? Zgłosić się na www.superw.pl i wybrać województwo, w tym przypadku pomorskie, rejon Puski, okolice. Na dzień dzisiejszy mamy 18 zgłoszeń. Cel nasz wynosi 24 wolontariuszy. Cały powiat pucki wchodzi w nasz rejon. Dodatkowo też sięgamy w tym roku do gminy Krokowej, żeby też tam dotrzeć z pomocą. Wolontariusze, głównie większość wolontariuszy w przypadku naszego rejonu jest z Żeliszewa. Również są z Władysławowa, z Łebcza, Strzelna. Nasz cel wynosi 24 wolontariuszy. Każdy wolontariusz maksimum dostaje 3 historie, a więc 3 rodziny, które ma odwiedzić, a więc łącznie wychodzą 72 historie. Z tym, że nie każda rodzina kwalifikuje się do projektu, bo też mamy pewne wytyczne, bo też do konkretnych, bo tu konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, a więc mamy swoje wytyczne właśnie, poprzez którym wiemy, jak rodzinę zakwalifikować do projektu. Pomagamy właśnie konkretnym rodzinom, które poprzez wizytę naszego wolontariusza będą miały inspirację do tego, żeby stać się bohaterami własnego życia, żeby dalej walczyć z sytuacją, w której są obecni. Co od nas otrzymuje? Tak. No, ogólnie jak już rodzina zostanie zakwalifikowana do projektu, następnie rozpoczyna się etap pozyskiwania darczyńców. Otwarcie bazy darczyńców mamy 19 listopada, to jest feta na całą Polskę, wszędzie będzie głośno, będziemy chodzić, huczyć, że baza rodzin została otwarta. Następnie darczyńcy zgłaszają się i wybierają rodziny. Wolontariuszami zostają osoby, które ukończyły 18 rok życia. Czy ta praca jest ciężka? Przyjemna. Co trzeba robić? Trzeba mieć chęci do działania. To wystarczy. Jeżeli się ma chęci, to można działać i robić niesamowite rzeczy, tak jak my. Dla 74% wolontariuszy w Szlachetnej Paczce to był najlepszy okres w życiu spotkał. I już dzisiaj zapraszamy wszystkich do zgłoszenia się na www.superw.pl.